Sukinsyn jasny. Sukinsyny. Co ty tu robisz, Piotrek? Stoję sobie. Stoisz sobie? No może pójdziemy na trening, nie stójmy tak, bo to co się dzieje w internecie, to co ludzie piszą, to już przerasta ludzkie pojęcie. No aż mnie szlak trafia tak szczęściem, nie? A co piszą? No nie wierzą w ogóle w siebie, nic się chłopie nie da, ani się sylwetki nie da zrobić, ani się nie da schudnąć, nic. Już chłopie, to naprawdę zgupieć można, chodź na tą siłownię, idziemy, bo mnie szlak trafi po prostu na to narzekanie pieprzone. Jezu kochany, po prostu jakby tak społeczeństwo wyglądało, to trzeba by zamknąć po prostu się w pierdlu i zdechnąć. Chodź, bo czuję się porwany tą mową, Rafał. My jeszcze pogadamy sobie w samochodzie. No, coś jeszcze o impotencji powiesz, takie tam. Że zwalczyłem? Ale to już kłamstwo będzie, bo nigdy nie miałem. Teraz chciałbym przejść do sedna, czyli do tego, jak to można to życie odkręcić, bo ludziom teraz się czasy przyszły takie, że słuchamy sobie reklam w radiu i tam taka pani otyła. I wyskakuje ci nagle, no po imieniu mu. Otyła pani, no to każdy będzie wiedział, o co chodzi. Mówi, że ona się pogodziła z tym, że ona ma ciało takie, a nie inne i jest i ma tak być. Się nawet lepiej czuje niż... Lepiej się czuje nawet, gdyby była zdrowa, bo umówmy się, otyłość jest chorobą, to wszyscy już wiedzą. Kto kiedyś był gruby, a ja byłem, to wie, jak ten mentalny grubas w środku wygląda, ta świnia wewnętrzna, jak się zewnętrznie, nie? No ja tak miałem po prostu. Wiem, że to nie jest fajne. I teraz od ciebie zależy, czy idziesz do tego lustra, podchodzisz i czy ta świnia, na którą patrzysz, ja kiedyś tak popatrzyłem na tą swoją świnię, David Goggins tak popatrzył na przykład na tą swoją świnię, ogólnie polecam jego biografię, i zadajesz sobie pytanie do tej świni, bo tak patrzysz, kurde, jakoś inaczej wyglądałem jeszcze niedawno. Patrzysz, że tam świnia stoi, nie? No i tej świni zadajesz właśnie pytanie, ja tak zadaję sobie pytanie, co to ty, świnio, chcesz robić z tym życiem? Ty wtedy, jak obudzisz taką w sobie motywację, cokolwiek innego, nie? To możesz zmienić swoje życie, bo ja na przykład, pamiętajcie, że marzenia bardzo dużo dają w życiu. Ja sobie wymarzyłem w starym bardzo filmie to, żeby mieć żyły na brzuchu przez cały rok i mam do tej pory, o. Patrzysz na tą świnię, jeszcze o tej świni wracając do tego lustra, patrzysz, nie? I... wiedz, że możesz ją umodelować. Ona strasznie szybko odejdzie, jak po prostu zaczniesz być konsekwentny w tym, co robisz. Nawet nie musisz być konsekwentny na początku, tylko po prostu zauważ tą świnię, która się patrzy na ciebie i kwiczy. Morał z tego jaki? Żeby tą mentalną świnię swoją wygonić z siebie po prostu. I nie czekać, nie być tym takim człowiekiem, jak większość tych patafianów, którzy do niczego nie dojdą i potrafią tylko komentarz napisać. Żeby nie być takim, i co zrobić? Wygonić tą świnię wewnętrzną z siebie, wymodelować ją tak, jak się chce i po prostu nie czekać, aż się umrze, żreć te ziemniaki do końca życia i umrzeć po prostu przy tym korycie. Tyle, chyba dosadniej nie da się powiedzieć. No. Człowiek tak nie powinien umierać po prostu przy korycie. To jest niegodne. Wiedz, że każdy ma w sobie godność ukrytą i ja wierzę w ciebie, że sobie to odkryjesz. Wielu takich ludzi, takich jak ja też, moja świnia się uzewnętrzniła. No, popatrzcie, jaki wieprz siedział kiedyś. No to co? Przecież to trzeba po imieniu mówić. No popatrzcie, jak ja wyglądałem, jak wieprz po prostu. Jak już zauważysz świnię wewnętrzną, która się uzewnętrzniła, to już jesteś na dobrej drodze i ja życzę ci wszystkiego dobrego, żebyś sobie poradził z tą świnią. Życzę wam, tak jak wszystkim tym ludziom, którzy piszą w komentarzach, dziękuję, schudłem 20 kg, 30, 40, pokazałeś mi drogę. Wiedzcie, że to nie ja, to nie jest moja zasługa, bo ja wam tylko pokazałem drogę, ale to jest tylko twoja i wyłącznie zasługa, żeś się z tym sam poradził, wziąłeś sprawę w swoje ręce, wygoniłeś tego wieprza wewnętrznego z siebie i sobie poradziłeś. A teraz jedziemy na trening, pokażemy też, bo to wiadomo, że jak już schudniesz, no to trzeba coś z tym robić, tak aż człowieka tak rusza, mnie tak zawsze rusza, jak jadę na trening, bo już mam za dużo energii. Tak samo ty właśnie, jak schudniesz te 30-20 kilo, to aż chce się ruszać i na przykład ja chodzę na siłownię, ale ty możesz biegać równie dobrze, jeździć na rowerze i tak dalej. Jezu, znowu mądrych słów zapomniałem, no. Dobra, dam jakieś stare, gówno będą z tego wiedzieć. Ktoś inny dzisiaj powie. Tak. Ktoś inny będzie mówił mądre słowa. Na pieprzonych schodach. Niech przemówi klata po prostu dzisiaj. To takie stare powiemy. Kulturysta jest rzeźbiarzem i dziełem jednocześnie. Bo mądre słowa można powtarzać, takie co są naprawdę mądre, nie? Gdzie ta pani poszła? Też. Ja chyba bez formy pieprzony.
Piotr, a spełnisz moje marzenie, jak już się wysikałeś? Jakie marzenie? Chciałbym, żebyś mnie nagrał w szatni bez pompy, bo tak kobiety na przykład się nagrywają bez makijażu czasem. Nie spełnię takiego marzenia. Nagraj mnie! Szybko nagrywaj! W kiblu chciałem! Masz, normalnie. Bez pompy pozowanie na... Dobre, wychodzi? Nie. Także co, światło gówniane? No. To chodź, to gówniane, szybko. Jest dobre? Coś tam sobie wybierzesz. A teraz chodź, Piotr. Teraz zgadnijcie, co to za dyscyplina. Super, super. Cicho. Pamiętaj, jak już się chowają kostki na brzuchu, już nie mówię o żyłach nawet, jak kostka już się pierwsza chowa, to wiedz, że to już jest znak, że trzeba tą świnię wewnętrzną swoją wypierdzielić ze środka. Z nią się nie dyskutuje, nie wchodź z tym w dysputę, to się będzie tylko darło i tyle ściągało cię na dół. Wewnętrzna świnia nigdy nie śpi. To strasznie cicho jest. To cicho jest, ale to co? To niech posłuchają. Wewnętrzna świnia nigdy nie śpi. Nigdy nie śpi, dlatego jej nie można zarżnąć. Można próbować zarżnąć, żeby ona uda, że faktycznie ją zarżnęło, ale ona się obudzi w najgorszym momencie. Co można z taką świnią zrobić? Ogłuszyć ją. Na długo, porządnie. No i czekać, aż się znowu obudzi i ogłuszyć. Lać tą pałą, aż po prostu będzie leżeć do końca życia. Tak, bo ona wstanie. Wstanie zawsze. U mnie wstała w wieku 20. Dlaczego trzeba czuwać? Bo nie znasz dnia ani godziny. Tak, i podawać jej taki pokarm, żeby cały czas była ogłuszona. Ale robiłem. Tak? To jest prawdziwa moc, jak masz 1,25 za dużo z jednej strony, a i tak zrobisz. Ale to dzięki mi, ja specjalnie to zrobiłem, tak wiesz? Dzięki, akurat ten płat mam słabszy troszeczkę klaty. W dzisiejszym odcinku oprócz tego, że będzie trening jakiś tam, ale to nikt tego nie ogląda, to będziemy też z Piotrkiem wcielać się oczywiście w satyryków, którzy będą odgrywać różne rzeczy, jeśli chodzi o jakieś wydarzenia. I teraz na przykład ja będę podawał Piotrkowi jakieś krótkie wydarzenie, które coś się stało, dajmy na to na przykład, nie wiem, farmer grzebie w ziemniakach i rzuca nimi i on będzie musiał to dźwiękowo odtworzyć, dlatego runda pierwsza już za chwilę. Runda pierwsza, Piotrek, będziesz musiał odegrać dźwięk jakiejś scenki, którą ja podam. Wyobraź sobie bardzo krótką scenkę, zamknij teraz oczy. Jesteś na polu, gdzie farmer wydobywa ziemniaki z ziemi i rzuca je na ten, na wóz. Odegraj 5 sekund dźwięku, jak to się dzieje, no? Oceńcie w komentarzu, czy dobrze to odegrał. Runda pierwsza. Tak, runda pierwsza. Kostka masła taka już troszeczkę nadgnita, turla się z górki i uderza na koniec w osła, który z ekscytacją chce to masło zjeść, ale się po prostu potyka, o nie? Czas start, tak? Czas start. O, dobrze. Zawsze jak nie macie motywacji, to możecie przerobić piosenkę, która leci w tle, na taką, która was motywuje. I na przykład teraz świnia, 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 świnia. A jakbyś był taką ogłuszoną świnią, jakbyś wyciskał? Świnia ćwicząca. To jest to samo. Komentarz teraz chyba będzie, coś czuję. Tak, bardzo polecam mieć starszego brata. To bardzo rozwija, jeśli chodzi o sylwetkę. A nie o dyscyplinę? Nie.
A więc nadeszła druga runda, Piotrek. To proszę ja ciebie, teraz proszę zainscenizować bardzo cienką, bardzo mokrą kartkę papieru, która posłużyła nieszczęśnikowi jako papier toaletowy i próba została nieudana. Dobrze. Chyba tak bym to zrobił. No, tak byś to zrobił. Piotrze, runda druga, czas start. Świnia wchodzi do amfiteatru i tam tacy odgrywający scenę jakąś, która była właśnie odgrywana, widzą tą świnię i zaczynają rzucać w nią zbożem i ta świnia ucieka w popłochu. Głośno drzwi się najpierw muszą otworzyć i wtedy ta świnia wchodzi. No, czas start. Było to. Co to? Bo ja chciałem emocje oddać. Tak, to emocja była. Chciałem głębię oddać tego wszystkiego, nie? Czyli taki cała smutek, że sztukę spieprzyła świnia, tak? Nie, tylko to jest spieprzone sztuki. Aha. Uczłowieczyłem sztukę i pokazałem, co ona wyczuła, kiedy świnia wkracza na scenę, rozumiesz? Dobra. Świnia była tu synonimem oczywiście tego wszystkich negatywnych cech, prawda? Ładnie to zrobiłeś, no. Potraficie pokonać swoją wewnętrzną świnię, jak ja pokonałem. Taki zwykły nerd w kasku Robola, to i wy pokonacie. Kiedyś byłem chudy, potem byłem gruby, o taki. Wszyscy mogą ogłuszyć wewnętrzną świnię i ją uśpić. Trzymam za was kciuki, a teraz idziemy do domu. Stop! Stój, jeszcze nie wsiadaj do samochodu, bo ostatnia runda do rozegrania, Piotrek. Kręcący się w przestrzeni kosmiczny dysk aluminiowy, który od prędkości światła spowalnia wirowanie i jak już tak powoli się kręci, tak powolutku, to 10 metrów nad ziemią przed upadkiem dosłownie nagle zyskuje świadomość i jakieś wypowiada słowo na U. Start. Czyli emocje znowu. To jakieś, nie. To tak to każdy se może powiedzieć. Nie, to nie zaliczamy. Ale rozpacz tylko na tym świecie. Motywować miałeś ludzi, a nie. To tak świat nie wygląda. Świat jest piękny, bez świni wewnętrznej, a nie. Dobre emocje, widzisz do czego prowadzą? Bo ja pokazuję jak teatr, starożytny teatr grecki. Oczyszczam duszę przez dramat. Przez dupę dramat. Potem się cieszysz. Po najlepsze produkty pod dietę keto, oleje, mąki, smalec, pasztet czy nawet catering. Zapraszam Cię do naszego sklepu podketo.pl. Pogotowe plany keto rozpisane indywidualnie pod Ciebie pod nadzorem dietetyka. Zapraszam Cię natomiast z linku w opisie kocurketonline.pl. Dzięki, niezależnie na jakiej diecie jesteś jeszcze, życzę Ci wszystkiego dobrego i do następnego odcinka. Koniec!